Siemanko, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kozielski. Dzisiaj znajdujemy się na Case Dropiku i pamiętajcie, używając mojego kodu promocyjnego Kozielski macie 10% do doładowania, darmową skrzynkę na start, także używajcie sobie, bo naprawdę warto. A plus dla osób, co wpłacają sobie na Case Dropika czy na G4, bo zostały ostatnie godziny konkursu na Hyper Beasta. Każde wpłacone 2 zł to jest jeden tikecik. I tak jak sami widzicie, tutaj nowe skrzyneczki: Easy Knife, Take It, Eternal Headshot i Duelist. I w dzisiejszym odcinku przechodzimy sobie do testu skrzynki Duelist, także skrzyneczka dość tania. Skrzyneczka, która kosztuje 4,20 na naszym koncie, 848 zł, także sobie coś pootwieramy. Jeszcze szybka informacja, będzie kolejny konkursik na Case Dropie, także sprawdzajcie sobie Discorda, tam są zawsze informacje wszystkie wcześniej o każdym konkursiku, więc myślę, że warto sobie dołączyć, link macie oczywiście w opisie. No i co, łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, dzień po 3 koła, komentarzyk i ja zabieram się za otwieranie takich skrzyneczek. I będzie właśnie na ten konkursik na Case Dropie, prawdopodobnie na fajnego gloczka, czerwony skinek, fajna kwota, także sami możecie sobie sprawdzać. Konkursik będzie tak samo jak ostatni na Kałacha. No, otwieramy sobie tą skrzyneczkę. Co tu mamy? Bowie Knife'a, Knight. Mamy tutaj Asimova w stat tracku, Asimova normalny, Hyper Beasta, Aquamarine, Frontside Misty, Point Desire. Dużo Kałachów, tych w sumie najlepszych, jakie są w CS-ku. Brakuje mi tu jedynie Ice Colda, tego co było ostatnio na konkursie, bo również jest on dość ładnym Kałachem. No i Legion Anubisa może też dość ciekawy być. Dobra, otwieramy sobie tą skrzyneczkę, 4,20 kosztuje nas otworzenie jednej skrzyneczki. Lecimy po 3 sztuki, 12 zł takie otworzenie. I w dzisiejszym odcinku otwieramy sobie właśnie tą skrzyneczkę. W następnym odcinku będziemy testować już następne skrzynki z tego, znaczy to nie jest event, ale z tych po prostu skrzynek zostały dodane na stronę. Więc sobie sprawdzimy, co to w ogóle ciekawego wypada. Teraz proficik, fajnie, taki lekki proficik, także jak macie ochotę, to możecie sobie pootwierać. A ja przypominam wam, że jeszcze na G4 jest moja skrzyneczka, także jak macie ochotę, to również możecie sobie spróbować. 12 zł kosztuje taka skrzyneczka na G4, a również fajnie daje. No ale fajnie daje w tym momencie nam ta skrzynka, bo jest ona dość tania, a naprawdę dość ciekawe itemy tu wypadają. Nie wypada nam za dużo tych itemów, tych najtańszych, a wypadają nawet te lepsze, więc no, ja jestem ukontentowany tym, że to tak fajnie leci. Fajnie zrobić sobie jakiś proficik. Liczę oczywiście na jeszcze lepsze, typu te Asimovki, te Hyperbisty. Także fajnie by jakby to jeszcze wypadało. Ale jak aktualnie jesteśmy na profit, ja nie będę narzekał, bo aktualnie każda skrzynka otworzona w tym odcinku jest profitowa. Chyba właśnie wyklekałem i pierwsza jest taka mniej profitowa, bo mamy 8 zł, także lekutki minus. No i co? Otworzę sobie, tak myślę, że zejdziemy sobie do 7 stówek, jeszcze otworzymy sobie i pójdziemy sobie na upgradera jakiegoś, zobaczymy co ten upgrader nam ciekawego może w tym odcinku oddać. W ostatnim odcinku Case Dropika na upgraderze udało mi się zrobić Navaja Slaughter, właśnie ją sprzedałem i w dzisiejszym odcinku mam w ogóle za co otwierać. Także myślę, że w dzisiejszym odcinku też taką jakąś nawajkę, jakąś kostkę możemy spróbować sobie na upgraderze zrobić. Ale najpierw jeszcze liczymy, że coś ciekawego nam w tych skrzynach wyleci, żeby szansa na taką nawajkę czy inną kostkę była naprawdę spora. Ja was zapraszam oczywiście na live'ika. Jutro jest losowanie tiketów na Hyper Beasta. Tak jak mówiłem wcześniej na początku filmu, jutro będzie losowanie tiketów. Wszystkie tikety są wypisane na Discordzie. Także zastanawiacie się, ile jest tiketów aktualnie, to możecie sobie sprawdzić na Discordzie, bo jest informacja, kto ile posiada tiketów na kanale. Jest specjalny kanał, kanał z tiketami. No i co, jeszcze was zapraszam na live'ika, live'ik będzie jutro i będą rozdawane dla was skiny oprócz losowania. Akurat to jest taki mój urodzinowy live'ik, ale myślę, że jeszcze takiego typowo urodzinowego live'ika zrobimy sobie w innym terminie, nie tym jutrzejszym, tylko tak po prostu, zrobimy może jakiś czwartek, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie z czasem, oczywiście informacja będzie na Discordzie, także sobie śledźcie, bo zawsze informacje są wcześniej na Discordzie. Dobra, ostatni raz myślę, że otworzę sobie tę skrzynkę. Powiem tak, nie jest to wybitna skrzynka, jak za tą kwotę i tak fajnie, bo dawała coś. Coś dawała, nie były to jakieś zawrotne kwoty, ale i tak było nieźle. W większości przypadków nam to oddawało. Jeszcze na sam koniec 20 zł razy 5 sobie otworzymy i lecimy na upgradera zobaczyć, co ciekawego nam z tego poleci. No i na sam koniec chyba nie najlepiej, chociaż 22, nie, jest proficik, naprawdę powiem wam, że jeżeli macie mniejszy budżet,
No polecam wam sobie spróbować tą skrzyneczkę, bo naprawdę fajnie próbuję tutaj oddać sobie ta skrzyneczka. I lecimy sobie. USP Cyrex, 51% praktycznie na takiego Cyrexa. I czy to nam doleci? Dolatuje nam, także pierwszy upgrader siada w dzisiejszym odcinku. Taki myślę, że naprawdę bardzo poprawny odcinek. Na razie nam wszystko siada, oby w późniejszych upgrade'ach za większe kwoty również nas to nie zawiodło. Także myślę, że teraz możemy coś takiego sobie spróbować. Odwrotność, teraz mamy Akacza Suvenira, siatkę Safari i on również nam dolatuje, także 98 zł na naszym koncie z tych upgrade'ów, też fajnie. No i co, lecimy sobie z następnym upgrade'em i tu już chyba będzie koska. Moi drodzy, tu już chyba będzie koska, czy nie, chyba koski nie będzie, ale może rękawiczki albo jakiegoś, o, może takiego kałacha. 49% na takiego kałacha mamy. Zastanawiam się, gdzie dać takiego upgrade'ika, żeby to mogło siąść. Generalnie myślę, że może być to ku dołowi albo bardzo do góry. Są dwie jakby dla mnie szanse. Nie będzie ani prawo, ani lewo, albo dół, albo góra. Także ja sobie zostawiam nadzieję, że to będzie tak jak tutaj ustawiłem i chyba to nam siądzie. Proszę nie przeleć, siada. Także wszystkie upgrade'iki nam siadają, prawie każda skrzynka profitowa. Zrobiliśmy sobie niemały proficik, bo mamy 1000 zł, a zaczynaliśmy z 600 zł. 600 albo więcej troszeczkę, no ale i tak proficik, także jak chcecie sobie również taki proficik robić, to polecam tą skrzynkę, jak macie mniejszy budżet, później może wejść sobie na jakieś droższe skrzynki i używać mojego kodziku, macie 10% do doładowania waszego konta i darmową skrzynkę na start dla każdej osoby, co jeszcze sobie nie grała. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siema!